teraz chyba będzie działał. 85 kg na sztandze. Pierwsze podejście wykona Nikodem Bieliński z Star Grudziąc. Zaliczone. 90 kg proszę na sztangę. I już do pomostu zbliża się Łukasz Kwapik, star pana Mrocza. Podejście pierwsze. Czwarty w tym roku mistrzostwa Polski do lat 15. Osobny medalista odrzucił. Przygotowuje się Damian Suser, Policja Wierzby. Zaliczone, gratuluję i pozostaje 90. Damian Suser z Policji Wierzbną, także podejście pierwsze. Do drugiego przygotowuje się Bieliński. Damian Suser. Pozostaje 90, drugie podejście wykona Nikodem Bieliński, Star Grudziąc. Do 95 przygotowuje się Bartosz Jakubowski, drugie start. Zaliczone. 93 kg. Poproszę na sztangę. Taki ciężar dysponuje trener klubowy zawodnika Mariusz Sulecki. Także jeszcze nie tak dawno bardzo dobry zawodnik, trener, członek kadry narodowej. Do 95 przygotowują się Bartosz Jakubowski ze startu Grudziąc, później Łukasz Kwapik, Tarpan i Damian Suser.
zaliczone. 95 proszę. A Nikodem Geliński tym wynikiem zakończył Urbanik. I pierwsze podejście wykona Bartosz Jakubowski. Także Bartosz Jakubowski, medalista mistrzostw Polski do lat 20 w roku bieżącym. Przygotowuje się Łukasz Kwapik. Zaliczone. I teraz podejścia drugie, ciężar bez dnia. Łukasz Kwapik, Angielka z Karpatosza. Przygotowuje się Damian Suszek. I pozostaje 95. Damian Suszel z Polwicy wykona podejście drugie. Do 100 kg przygotowuje się Bartosz Jakubowski. Damian Suszel, trzeci w tym roku w mistrzostwach zrzeszenia RZS. Podejście zaliczone i wyrównany rekord życiowy tego Polski. No widzę, ostro idziemy. 100 kg proszę na sztangę. Zatem Bartosz Jakubowski wykona podejście drugie. Ze startu Grudziądz. Przygotowuje się Łukasz Kwapik, Karpatosza. Bartosz Jakubowski, start Grudziądz. Podejście niezaliczone, ale za chwilę z pewnością będzie lepiej. I ciężar ten sam, Łukasz Kwapik. Start pana Rocza wykona podejście trzecie. A Łukasz to brązowy medalista w boju podczas mistrzostw Polski do lat 15. Podejście niezaliczone.
Łukasz Kwapi zawiesił wagę 75 kg. Stop dał się w ciągu na stance Daniel Suszy z Polpicy Wierzno, podejście numer 3. Przygotowuje się Bartosz Jakubowski. Podejście niestety niezaliczone i Daniel Suseł także zalicza w urwaniu 95. Pozostaje to na sztandze. Bartosz Jakubowski ze startu Grudziądz wykona podejście trzecie. Do 105 przygotowuje się Mateusz Szatkowski. Podejście zaliczone i tym wynikiem wyrównuje Bartosz rekord życiowy. 105 poproszę. I rozpocznie Mateusz Szatkowski, mistrz Ogólnopolski Olimpiad Młodzieży w tym roku. 4 mistrzostwa Polski seniorów. Zatem jest zawodnik absolutnie czołowy. Do 110 przygotowuje się Alan Dobroński. Podejście zaliczone. Kg poproszę na sztangę. Pierwsze podejście wykona Alan Dobroński z Tarpa na Mrocza. 7 w tym roku w finale Olimpiady Młodzieży. Dobroński podwyższa do 115. Zatem 110 pozostaje, 2 minuty czasu. Mateusz Szatkowski podlicza wieżno podejście numer 2. Do 115 przygotowuje się Alan Dobroński. Polwica Wierzchno, złoty medalista w finale Olimpiady Młodzieży w tym roku, a przed rokiem mistrz Polski do lat 15. Podejście zaliczone.
115 kg poproszę na sztangę. I od tego ciężaru zacznie Adam Dobroński. Prezentuje dar pana Mroczna. Przygotowuje się Mateusz Szatkowski. Adam Dobroński, siódmy finałowy na Polskiej Olimpiady Młodzieży, mistrz województwa kujawsko-pomorskiego. Finalista ubiegłoroczny mistrzostw Polski do lat 17. Podejście zliczone i pozostaje ciężar ten sam, a Mateusz Szatkowski z Polwicy jedno wykona podejście trzecie. I już teraz informuję, że przed podrzutem 5 minut przerwy. 5-minutowa przerwa porwania. A zatem Mateusz Szatkowski, Polwica jedno podejście trzecie. Do 120 przygotowuje się jego kolega klubowy Mieczysław Derek. Wszystkie trzy podejścia zaliczone, 120 proszę na sztangę, a Mateusz Szatkowski kończy rwanie z wynikiem 115. 120 zaatakuje Mieczysław Dereń z Podwizy Wierzchu. To już absolutnie szybka światowa. Ósmy mistrzostwa świata. Europy. W tym roku mistrz do lat 20. Podejście zaliczone, pozostaje ciężar bez zmian. Adam Dobroński, star pana Mrocza, wykona podejście drugie. Do 125 przygotowuje się Mieczysław Dery. Zaliczone, ale z pewnością za chwilę będzie lepiej. 120 pozostaje. Adam Dobroński, star pana Rosza, wykona podejście drugie. Przygotowuje się Mieczysław Derek.
Konrad Dobroński, Tarpanowski. Aktualny mistrz Polski seniorów, brązowy medalista w roku ubiegłym mistrzostwa Europy 2023. Zaliczone. 130 pozostaje na sztandze. Mieczysław Dereń z Podwicy Wierzbno wykona podejście trzecie. Do 132 przygotowuje się Łukasz Krawczyk. Podejście zaliczone i tym wynikiem Mieczysław Dereń kończy dywanie. 132 proszę.
Łukasz Krawczyk z Borowanu Łapola wykona podejście pierwsze. Jako następny od 140 rozpocznę będzie Sebastian Hoyer. Proszę zatrzymać zegar, 134 poproszę. Jedna zmiana, 135 kg poproszę. Łukasz Krawczyk z Kromanych Opola wykona podejście drugie. Ciechanowie, kiedy zdobywał Mistrzostwo Polski seniorów, wykonał 130. A w Mistrzostwach Polski do lat 23 w tym roku 136 kg i zdobył wówczas tytuł wicemistrzowski. Przypominam, po porwaniu 5 minut przerwy mamy jeszcze 8 podejść do zakończenia tego boju. Podejście niezaliczone, ale za chwilę myślę, będzie lepiej. 135 pozostawiamy. Łukasz Krawczyk, budowlanie Opole, podejście trzecie. Do 140 przygotowuje się Sebastian Hoyer. Jeszcze Łukasz dużo czasu, ponad minuta. Łukasz Krawczyk, budowlanie Opole. I niestety także podejście niezaliczone. 140 proszę, a Łukasz Krawczyk zaliczył w baniu 135 kg. Pierwsze podejście wykona Sebastian Hoyer, budowlanie Opole. Czwarty w tym roku w Mistrzostwach Polski do lat 20. Ósmy wśród najlepszych polskich seniorów. Podejście zaliczone. To regulaminowe 141 poproszę.
Koledzy 143. Taki ciężar deklaruje legendarny trener pan Ryszard Szewczyk. I taki za chwilę zaatakuje Sebastian Hoy. Do rekordu życiowego już niedaleko, bo to 145 kg. Jeszcze jedna zmiana, 145 poproszę. Sebastian Hoy, budowlanie Opole. Podejście zaliczone. 146 regulaminowe i oczekujemy na Sebastiana Hoyma. Do 160 przygotowuje się Aleksander Kasabijew. To 47 poproszę. I taki ciężar zaatakuje Sebastian Hoy, budowlanie Opole. Czwarty wśród najlepszych polskich. Sebastian Hoy, budowlanie Opole. Jeszcze spokojnie, Sebastian, 32 sekundy. Podejście zaliczone i nowy rekord życiowy tego chłopca. Gratuluję. 160 proszę. I już pozostał tylko na pomoście dla
nasz gość z Gruzji, Aleksander Kasabijew, wykona podejście pierwsze. Podejście zaliczone. Kg, proszę na sztangę. I tak się zawsze atakuje Aleksander Kasabijew. Podejście drugie. Podejście zaliczone. Nowe regulaminowo 168. Z 14 będzie zmiana, ale to już nasz normalny obyczaj. Żeby zyskać na czasie, deklarują obu z dwoma zmianami. Zatem 168 Aleksander Kasabijew, podejście trzecie i później 5 minut przerwy. Kilogramy jednak, proszę. I trzecie, ostatnie podejście w porwaniu tej grupie wykona Aleksander Kasabijew.
podejść zaliczone. Gratuluję i tym wynikiem Aleksander Kasabije kończy rwanie. 105 proszę na sztangę, 5 minut przerwy.